Siema. Jako, że dzisiaj niedziela, no to wraca wasza seria ulubiona, a mianowicie będę wam mówić troszeczkę o Mistrzach Świata. Dzisiaj wyjątkowy gość, a mianowicie Michał Jutal, ulubiony szachista wielu pasjonatów tej królewskiej gry. Także postaram wam się o nim troszeczkę opowiedzieć, postaram się wam powiedzieć, jak wyglądało jego życie, dlaczego stał się czarodziejem z Rygi, a co więcej, pokażę wam trzy partie, których nie pokazywałem wam na kanale, a myślę, że są bardzo, bardzo ciekawe. Także zapraszam do oglądania, zapraszam do zostawiania łapki w górę i tak dalej, i tak dalej. Jak widzicie, ten filmik ma trochę inny format niż pozostali Mistrzowie Świata, ponieważ nagrywam go osobno. Nie jest to stream i stało się to dlatego, ponieważ po pierwsze Tal jest na tyle wyjątkowym szachistą, że chciałem dla niego nagrać tak jakby osobny filmik na YouTube'a, a po drugie zapis ze streama gdzieś zniknął, także muszę się w ten sposób ratować. Także okej. Michał Tal urodził się w 1936 roku w Rydze, zmarł w 1992 roku w Moskwie. On był gościem, który od początku, od urodzenia wykazywał niesamowite zdolności, jeżeli chodzi o pamięć. Istnieje taka anegdotka, że on jak był dzieckiem, to jedną z jego ulubionych aktywności było przebieganie wzrokiem po kartce książki czy gazety, a potem recytowanie przeczytanego tekstu słowo w słowo. Także on potrafił, wiecie, przeczytać chwilę książkę i potem pamiętać słowo w słowo, co się w niej znajdowało, co pokazywało, że jest po prostu geniuszem. Miał świetną pamięć. Jeśli chodzi o jego grę szachową, to istnieje też taka anegdotka, że kiedyś rozegrał symultane z 38 zawodnikami. Zaliczył w niej bardzo dobry wynik, a wiecie, grał z bardzo silnymi zawodnikami. I podczas tej jednej, podczas jednej z partii, gdy ona się zakończyła, no to jeden z przeciwników, który zdołał pokonać czarodzieja z Rygi, spotkał go potem po partii i Tal powiedział mu, że no, tam fajna partia, popełniłem błąd w końcówce i tak dalej, i tak dalej. I ten przeciwnik powiedział, że coś mu tu nie pasowało, no bo jak chłop, który rozegrał właśnie 38 partii, może pamiętać swoją partię z nim akurat? No i wyzwał go na taki, w cudzysłowie, pojedynek. Powiedział mu, że on nie wierzy, że pamięta każdą partię tak jakby ruch po ruchu. Więc Tal co zrobił? Zajarał szluga, jak to on. Po czym każdemu z zawodników, z którymi grał, z pamięci wyrecytował zapis z każdej partii, co nie? I okazało się, że faktycznie pamiętał, no i był giga koksem. Także on słynął z takiego bardzo mądrego podchodzenia do szachów, a co więcej, słynął także z tego, że do szachów podchodził bardzo lekkomyślnie. Co to znaczy? No wiecie, każdy z nas chce grać tak jak Tal, prawda? Wiecie, co to znaczy? Każdy z nas chce święcić figurę, poświęcić cały swój materiał i na końcu zamatować. Natomiast no niestety, jak my tak robimy, no to najczęściej kończy się to tym, że przegrywamy partię. Gdy robił to Tal, to on potrafił wygrać. Z tego względu był uwielbiany przez postronnych kibiców i nadal jest uwielbiany. Natomiast tacy zawodnicy ze ścisłego topu, oni uważali, że on po prostu leci na farce. Co było dość dziwne, no bo no jednak był mistrzem świata. Jeśli chodzi o mistrzostwo świata, to doszło do tego pojedynku w 1960 roku. Michał Tal mierzył się z mistrzem, czyli z Botwinnikiem. No i czarodziej z Rygi, dzięki bardzo dobremu przygotowaniu i dzięki takiemu, wiecie, zapałowi do gry, po prostu Botwinnika pokonał, co było w pewnym sensie niespodzianką, chociaż ludzie no, spodziewali się tego i większość osób kibicowało Talowi, no bo to był taki człowiek, który, wiecie, wjeżdża z buta i nagle zaora wszystkich zawodników. W 1960 roku wydawało się, że zaczyna się dominacja Łotysza. Natomiast niestety, ale nie trwała ona zbyt długo. Dlaczego? Ponieważ tak jak wam wspomniałem wcześniej, Michał Tal był dość rozrywkowym człowiekiem, przez co no, nie stronił od alkoholu, nie stronił od wszystkich używek, nie stronił także od kobiet. No i to sprawiło, to wszystko razem wzięte sprawiło, że dość
był takim chorowitym człowiekiem. I nawet w 1961 roku, gdy miało dojść do meczu rewanżowego z Botwinnikiem, no to gdy Botwinnik się bardzo dobrze do tego meczu przygotowywał, no to Tal niestety większość przygotowań spędził w szpitalu. Nawet była opcja, żeby ten mecz nie został rozegrany, ponieważ lekarze Talowi to odradzali. Natomiast gdy Tal dowiedział się, będąc w szpitalu, że Botwinnik coś tam deprecjonuje jego umiejętności, to odpowiedział, że nawet bez przygotowania jest w stanie pokonać tego starego pierdziela. Tak w bardzo dużym skrócie. Koniec końców to nie wyszło to mu na dobre, ponieważ faktycznie w tym rewanżu przegrał. No i okazało się, że był mistrzem świata tylko w latach 1960-1961. Gdy zostawał mistrzem świata, miał 24 lata. Był to wtedy rekord, to znaczy potem został on pobity przez Kasparowa i Carlsena. Natomiast na tamten moment był on najmłodszym mistrzem świata w historii. Zmierzch jego kariery niestety przyszedł dość szybko, to znaczy cały czas był on bardzo, bardzo silnym zawodnikiem, natomiast okazało się, że jego problemy ze zdrowiem i taka swawolna gra może być wykorzystywana przez przeciwników, także on był bardzo, bardzo, bardzo silny, ale już nie był tak silny, jak mogłoby się wydawać. Jest też, tutaj wychodzi też jego słabość do różnego rodzaju używek, ponieważ no niestety był pewien turniej kandydatów z udziałem Tala, gdzie wspomina Korcznoj, czyli też bardzo silny szachista, że Tal wygrał trzy pierwsze partie, czy wygrał trzy partie z pierwszych kilku i wydawało się, że będzie faworytem do końcowego zwycięstwa. Nagle potem jednak okazało się, że zaczął brać szybkie remisy. I niestety, ale tego turnieju nie wygrał, a Korcznoj wspomina, że zdał sobie wtedy sprawę, że te remisy nie były dlatego, że nie wiem, że Tal był zmęczony czy coś takiego, tylko no niestety, ale bardziej zależało mu na tym, żeby skończyć szybko grać w szachy i iść móc do baru napić się alkoholu. Także to było troszeczkę problematyczne, no i faktycznie jego kariera była bardzo barwna, ale taka naszpikowana takimi troszeczkę też negatywnymi emocjami i nieradzeniem sobie ze stresem, chociaż z drugiej strony Tal powtarzał, że życie jest po prostu jedno i że trzeba się bawić i trzeba podchodzić do niego tak, żeby jak najwięcej z niego wyciągnąć, także on nie był osobą, która by z tego robiła jakiś problem. Znalazłem taki cytat, który wam zacytuję, a mianowicie: Tal kochał życie w całej jego banalności, dlatego tak często pił. Alkohol stał się integralną częścią jego codzienności, lecz nie było w tym żadnej głębszej filozofii. Pewnego razu Michał Tal zaprosił do klubu nocnego amerykańskiego arcymistrza i jego żony. Zaraz po wejściu do lokalu wypił butelkę wódki, ten jego współautor zabawy wypił jeden kieliszek, jego żona wypiła jeden kieliszek, a resztę butelki wypił sam Tal, no i po prostu koniec końców, jak to się kolokwialnie mówi, przybił gwoździa. I to było bardzo często u niego, szczególnie już w dalszym etapie kariery, zdarzały się sytuacje, gdzie jarał szluga schlany, no i usypiał ze szlugiem w ręku, przez co na przykład były problemy, jeśli chodzi o alarm przeciwpożarowy i tak dalej, i tak dalej. Zmarł on w 1992 roku. Oficjalną przyczyną śmierci był krwotok wewnętrzny, ale przyjaciele Łotysza twierdzą, że organizm po prostu odmówił posłuszeństwa. Przestał działać jako całość, zużyty chorobami, alkoholem i papierosami, które niejednokrotnie Tal odpalał jednego od drugiego. Wniósł on bardzo dużo dobrego do historii szachów. No to taki typowy zadymiarz, który jak miał do wyboru zagrać sobie spokojną pozycję albo grać agresywnie, to wolał grać agresywnie. On zwykł mawiać, że on chciałby zawodnika, swojego przeciwnika, wywieźć do lasu, do ciemnej ścieżki, gdzie 2 plus 2 równa się 5, bo wtedy ten jego przeciwnik nie będzie zupełnie wiedział, o co chodzi. I faktycznie takie psychologiczne granie z Talem, gdzie wiecie, gracie z chłopem, który jest takim zadymiarzem i on nagle wszystko wam święci, siadało po prostu ludziom na psychikę i bardzo ciężko było z nim grać. I nawet jeżeli zobaczycie sobie niektóre jego partie z silniczkiem i nawet o tym mówił Hikaru Nakamura, to widać, że te partie po prostu nie były dobre. Bardzo często te poświęcenia były po prostu słabe, mogły być obalane przez oponentów, ale ze względu na takie psychologiczne podejście, no ci oponenci nie do końca wiedzieli, co robić. I pierwsza partia
którą chciałem wam pokazać, to jest partia z Ewgeniem Wasiukowem i gdy dojdziemy do pewnego momentu, to powiem wam, dlaczego wam ją pokazuję. Także tutaj Michał Tal grał białymi, nastąpiło E4, on zawsze grywał E4, ponieważ to jest bardziej zadymiarski debiut. Tutaj póki co nic ciekawego się nie dzieje, normalna teoria, mamy wyprowadzone 3 figury, przeciwnik ma wyprowadzone 2 figury, to jest obrona Karo Kan, goniec C5, skoczek F3, roszada, hetman E2, poprawianie pozycji swoich figur, także tutaj ta pozycja jest całkowicie równa, natomiast zauważcie, że te figury już zaczynają powoli patrzeć na przeciwnego króla. Wieża jest na otwartej linii i tak dalej. I to są właśnie takie pozycje, w których Michał Tal czuł się jak ryba w wodzie, to znaczy mógł powiększać cały czas presję. Na przykład tutaj atakuje hetmana i przeciwnik oczywiście nie może zagrać tu, bo straci pionka, więc musi tym hetmanem odejść. Po odejściu znowu które ta figura jeszcze nie bierze udziału w ataku, teraz już bierze. Nastąpiło król H8, goniec E4, F6, goniec H4, goniec D6, C4 i goniec A6. I to była pozycja taka kluczowa dla losów tego pojedynku. I tutaj znowu posłużę się cytatem, tym razem cytatem Michała Tala, ponieważ to bardzo wiele mówi o tym, jakim on był człowiekiem i w jaki sposób podchodził do partii. A mianowicie, nigdy nie zapomnę mojego starcia z Wasiukowem. Dotarliśmy do bardzo skomplikowanej pozycji. Moją intencją było poświęcenie skoczka tutaj, ale nie było to za bardzo oczywiste zagranie. Miałem do przemyślenia mnóstwo wariantów. Nagle zdałem sobie jednak sprawę, że żaden konkretnie nie przychodzi mi do głowy. W moim umyśle zagotowało się od chaotycznych koncepcji, które nie miały żadnego sensu. I nagle, nie wiem dlaczego, przypomniałem sobie klasyczny dwuwiersz Kornieja Czukowskiego. Och, jakie to trudne zadanie, wyciągnąć hipopotana z bagna. I być może część z was słyszała tę historię, ale właśnie Michał Tal rozkminiał sobie o tym, w jaki sposób mógłby faktycznie tego hipopotama wyciągnąć z bagna. No i on tutaj wspomina, że nie miał pojęcia, jaki związek mają hipopotamy z szachami, ale faktycznie przez cały czas podczas tego na swoim ruchu, zamiast myśleć o partii, to zastanawiał się nad tym, w jaki sposób tego hipopotama faktycznie by wyciągnął. I rozkminiał, czy może wziąłby jakieś liny, czy może jakiś helikopter, czy próbował podważać, żeby tego hipopotama wyciągnąć z tego bagna. I tak rozkminiał. I on też wspomina, że wszyscy myśleli, że on rozkminia, jakie tutaj posunięcie wybrać, a on myślał o tym hipopotamie. I nagle w pewnym momencie ten hipopotam Tal stwierdził, że okej, dobra, nie wiem, nie? Niech ten hipopotam się utopi. I popatrzył znowu na pozycję i wtedy już ta pozycja nie wydawała mu się taka skomplikowana. I stwierdził, że w sumie no to spoko. Lecimy. I poświęcił tego skoczka. I ogólnie chodzi o to, to jest normalna pozycja, co nie? Natomiast tutaj nam grozi, jeżeli byśmy to obronili, no to podstawiamy widełki. Więc nie do końca wiadomo, w jaki sposób tu zareagować, więc Tal stwierdził, okej, lecimy, skoczek D7. Łubu dubu, no i teraz wchodzimy skoczkiem na D4. Tu jest słaby pionek, nie możemy zagrać tak, bo stracimy tutaj widełki i to takie potężne widełki, tak nie grajcie. Więc tu nastąpiło skoczek C5, szach, tutaj i nastąpiło łubu dubu, wieża E8. I zauważcie, ten goniec wiąże skoczka, więc po takim ruchu na przykład problem by był taki, że możemy to zbić, no i zostaliśmy z pionkiem więcej i jest spoko. Co więcej, tutaj jeszcze możemy wtrącić bicie na F6, czyli pozycja jest po prostu bardzo łatwo wygrana dla białego, ponieważ nawet zostajemy tutaj z jakością więcej. Do tego momentu mniej więcej doliczył Tal, tutaj oponent zagrał najlepszy ruch, czyli odejście tą wieżą z tempem, łubu dubu, ale teraz nagle traci na H2. Król H1, hetman F4, hetman H5, hetman wchodzi już do ataku, grozi tu i wydaje się, że Tal właśnie podstawił figurę. Ale jak zapewne wiecie, Tal raczej tych figur nie podstawia, on je święci. To jest różnica między nim a mną na przykład, ja podstawiam. Smutne. Hetman E4, wieża E1, wydaje się, że przecież przeciwnik może zbić.
zbić i spoko. Natomiast ta pozycja jest troszeczkę lepsza dla białego, z tego względu, że ten król jest bardzo, bardzo słaby. No i następne ruchy, na przykład po takim biciu, mogłyby wyglądać w ten sposób, że zagramy tu, grozi łubu dubu i nie bardzo jest jak to wszystko bronić, bo po tym ruchu możemy zbić i nie bardzo jest obrona przed matem, bo jeżeli nastąpiłoby coś takiego, to tu, powrót, ten goniec będzie tutaj szachować od drugiej strony, no i do tego atakuje tę wieżę, więc to jest po prostu pozycja wygrana, no i to Michał Tal musiał mieć wszystko policzone. Przeciwnik zagrał hetman G6, no i tutaj znowu możecie się zastanowić, jaki ruch byście tutaj wybrali, ponieważ białe mają kilka opcji. Tal zdecydował się po prostu zbić i zbić tutaj. I zauważcie, niby ten pionek jest broniony, ale kurde wele nie do końca, bo jak nastąpi bicie, to tutaj, jakość więcej, to jest bardzo duża rekompensata i białe by po prostu tutaj bez większych problemów wygrały. Dlatego tutaj nastąpiło król G8, wieża zbiła, tutaj król zbił, nastąpiło takie bicie, no i wydaje się, że to jest tylko po prostu pionek więcej, ale na takim poziomie ten pionek więcej ma bardzo duże znaczenie. Co więcej, białe mają możliwość, żeby puszować te pionki, a puszowanie pionków, jak zapewne wiecie, zawsze jest spoko. Więc nastąpiło tutaj wieża D7, ok. Kilka takich ruchów, które powodowały, że ten król polepszył swoją pozycję. Nastąpiło F3, goniec D4, podejście królem. Ten król wejdzie sobie na G5. Kilka losowych szachów. I teraz puszowanie pionka. I nagle okazuje się, że ta pozycja, dzięki temu, że kilka ruchów polegało na tym, że robi on progres kolorem białym, no to ona teraz już jest bardzo, bardzo dobra. Nastąpiła wieża D8, grozimy matem w jednym ruchu, co też pokazuje niesamowity zmysł Tala, ponieważ nawet w sytuacji, gdzie zostało po dwie figury dla jednego i dla drugiego, on znajduje możliwości, żeby matować oponentów. Wieża tutaj wróciła, zastanówcie się, czy wybilibyście, skoro macie pionka więcej, wybilibyście, wymienilibyście tę figurę? Jeżeli odpowiedzieliście, że tak, to niestety, ale mam złe wieści. Nie powinniście bić, bo jak zbijecie, no to ta pozycja jest po prostu remisowa. Para gońców, znaczy gońce różnobarwne, to jest taka przewaga dla drużyny, która się broni, że jeden pionek nie jest w stanie tego zmienić i tu by był po prostu remis. Więc nastąpiła wieża 4. Oh no, my pionek. Ale w tym momencie tracimy gońca, więc to jest spoko. Oczywiście przeciwnik tego nie zbił, zagrał tu. Nastąpiło F4, nie boi się szacha z odsłony, bo możemy to zbić. Pamiętajcie, że król też może uczestniczyć w akcji. Nastąpiło król E8, król G7. No i tak jak widzicie tutaj, plan jest stosunkowo prosty. A mianowicie pchać pionka. Goniec E4. Koniec B6, grozimy matem, co jest bardzo ładne i białe nie bardzo, znaczy czarne nie bardzo mogą coś z tym zrobić. Jak zbiją, no to tutaj, no i te pionki będą pchane prędzej czy później. W wieżówce taki pionek, gdy król jest odcięty, jest bardzo, 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 bardzo spoko. Więc nastąpiło tutaj koniec F3, szach, tutaj, powrót, tu, wieża D2, atakujemy tego gońca, ten goniec jest co prawda broniony, ale okej. Okay. Tu goniec G5, grozi mat i po tym ruchu nastąpiło po prostu F5 i w tej pozycji biały wygrał, a czarny się poddał. Dlaczego on się poddał? Ponieważ tutaj grozi zbicie, jak nastąpi jakieś wieża F3, to po prostu pchamy dalej, zawsze możemy to zbić, czyli jakby no, czarne są po prostu w zugzwangu, nie mają żadnego sensownego ruchu, ponieważ po czymś takim tu nastąpi bicie i wygrywamy. A jak ta wieża będzie stała gdzieś tu, no to pchamy tego pionka. Król nie może się tutaj utrzymać, więc jest po prostu lipa. Ale ta partia jest najbardziej słabna właśnie ze względu na tego przeklętego hipopotama, który podczas partii był wyciągany z Bajora przez Michała Tala. Co więcej, on mówił, że bardzo sprawiło mu to... Bardzo się śmiał z tego, jak następnego dnia w gazecie przeczytał, że on myślał przez 40 minut nad ruchem i doliczył, że poświęcenie figury się po prostu zgadza, bo on z tego niewiele wiedział, zagrał na intuicję, a podczas partii stwierdził, że będzie wyciągał hipopotama z bagna. Okej, okay. Druga partia, która wydaje mi się, że też jest ciekawa, ona jest dość krótka i jest ona rozgrywana pomiędzy Talem a Sweatinem, też bardzo silnym zawodnikiem tamtego okresu, no i Tal zagrał tutaj E4. Nastąpiło C5, obrona sycylijska, Tal zawsze wchodził w otwarty wariant po to, żeby po prostu działy się dymy.
Nastąpiło skoczek d4, a6, goniec d3, skoczek e7, skoczek c3, skoczek c6, skoczek b3, skoczek g6. To jest taki dziwny wariant troszeczkę od strony czarnego, natomiast ten skoczek tutaj wchodzi, kontroluje pole e5 i wydaje się, że ma to ręce i nogi. Nastąpiła roszada, b5, goniec e3, d6, f4, goniec e7, no i tutaj Tal jako zadymiarz znalazł słabe pole w pozycji przeciwnika, gdzie fajnie byłoby ustawić sobie hetmana. I tym polem jest hetman h. Przez to, że skoczek jest na g6, on nie stoi na f6, a jak nie stoi na f6, to znaczy, że nie kontroluje tego pola i nie może być zagrane także pionek na g6. Także tak to wyglądało, to jest bardzo dobry ruch. Czarne zagrały goniec f5 i tutaj już powoli zaczęły iść w złym kierunku. To znaczy to, co one powinny zrobić, to dokończyć rozwój. Zagrać gońcem tu, być może zagrać gońcem tu i grają sobie dalej w partię. Natomiast goniec f6 to jest drugi ruch tą samą figurą. Wieża d1, wieża na pół otwartej linii zawsze jest spoko. I teraz czarny zdecydował się zrobić coś, co na pierwszy rzut oka jest giga pomysłem, ale w praktyce było po prostu głupie, a mianowicie zbił tutaj. No i wydaje się, że panie Jasku, czemu to niby jest głupie, skoro psujemy gościowi strukturę pionkową. Zgadza się, drogi widzu, natomiast teraz te figury będą mogły wejść z takim dość dużym atakiem, a co więcej, białe mają parę gońców i tak szczerze wam powiem, że oddawanie pary gońców przeciwko Michałowi Talowi to nie jest najlepsza rzecz, którą możecie zrobić w życiu. Znaczy, no teraz już nie możecie zrobić, ale wiecie, o co chodziło. Nastąpiło hetman c7, wieża d2, skoczek ce7. Czarne już powoli zaczynają się tutaj bronić i atakują przy okazji pionka, natomiast ten pionek nie ma zupełnie znaczenia, więc czy Michał Tal zaczął go bronić? Oczywiście nie. Michał Tal zagrał skoczkiem do przodu. I teraz jakby czarne zbiły, to to jest trochę takie problematyczne, bo jakieś f5, jakieś e5, wszystkie rzeczy wchodzą do gry, a ten goniec jest nadal nic... takim nierobem tak zwanym, niczym ferdek kiepski. Więc nastąpiło goniec d7. I tutaj, gdyby białe nie znalazły najlepszego ruchu i zagrały jakiś tam losowy ruch, typu nie wiem, z jakiegoś powodu a3, no to spoko, to białe, czarne mogą zagrać e5, czarne mogą spróbować uciekać królem, czy to tu, czy to tu, więc po prostu byłaby sobie normalna giereczka. Natomiast Michał Tal ma to do siebie, że potrafi znajdować w takich pozycjach najlepsze ruchy. No i tutaj faktycznie zdecydował się ten ruch zagrać. A mianowicie, gdy mamy przewagę w rozwoju i gdy przeciwnik ma króla w centrum, to chcemy pozbyć się tych pionków. F5. Wydaje się, że przecież można to zbić i nic złego się nie dzieje. Można ustawić tutaj skoczka. I to jest właśnie to, o czym myślał sobie jego przeciwnik. Bo wiecie, jego przeciwnik prawdopodobnie widział wariant, że tu nastąpi f5, tylko on sobie pomyślał, że nastąpi tu, tu, skoczek e5 i nic złego się nie dzieje. Przypominam też, że jakby od razu skoczek poszedł, no to to jest słabe, ponieważ zbijemy i nasz hetman, który stoi tutaj, przydaje nam się w ataku, także to by było spoko. Natomiast nastąpiło łubu-dubu, skoczek e5, no i tu zaczyna się moment, dlaczego pokazuję wam tę partię, a nie żadną inną. Ponieważ tutaj nastąpiło skoczek e6 i ten skoczek nie może być zbity przez pionka, ponieważ no jest tutaj związanie. Grozi też bicie tutaj, także no musiało nastąpić bicie tutaj i g6. Jestem pewien, że przeciwnik Tala do tego momentu sobie doliczył i stwierdził, ok, hetman się gdzieś ruszy, teraz nastąpi bicie, nadal mam co prawda króla w centrum, ale w zamian za to, to wiecie, zdobyłem jednego pionka, mam tutaj taką stabilizację w miarę, mój skoczek jest giga szefem, ten skoczek jak się ustawi tu, to zabunkrujemy wszystko i będzie bardzo, bardzo fajnie. Tylko że Tal zrobił coś, co nazywamy zrobieniem Tala, czyli oh no my queen, czy po rosyjsku, nie wiem jakby to brzmiało. No dobra, nie będę mówił, to byłby słaby żart. Więc okej, hetman e5. Wow. I o co tu chodzi? Po pierwsze, zdobywamy skoczka, nie? Czyli przeciwnik musi na to zareagować. Przeciwnik zbił tu i na ten moment ma hetmana więcej. Tylko że, zauważcie, tu jest otwarte, to jest otwarte, tu jest wszystko pootwierane, to jest pootwierane, więc wszystkie nasze figury biorą udział w akcji. I po tym ruchu, wierzcie lub nie, przeciwnik się poddał. Dlaczego się poddał? Przede wszystkim dlatego, że jak odejdzie tutaj, to dostaje mata w jednym ruchu. A jeżeli odejdzie na tę linię, no to chłop ma lipę. Jeżeli nastąpiłoby na przykład tutaj, to białe mają szach z odsłony. I trzeba się zastanowić, czy lepszy jest szach tutaj, czy lepszy jest szach tutaj.
I odpowiedź brzmi, jak damy takiego szacha, no to ten król tu ucieknie i tak jakby pomimo tego, że jest w samym środku szachownicy, to nie ma możliwości, żeby go dalej szachować, co nie? Także to by było problematyczne. Dlatego gramy tu i nie pozwalamy przeciwnikowi odejść. Przeciwnik oczywiście nie może tego zbić, bo jest szach od wieży, więc musi odejść na jedyne legalne pole, czyli tutaj. No i pogoniec E4, okazuje się, że jest lipa, ten król nie ma ruchu, trzeba zagrać tak, tak, tak. Tutaj znowu dajemy szacha, odzyskaliśmy już cały materiał, mamy wieżę i dwa gońce, a co więcej, ten pionek zaraz dochodzi. Także jakieś król E7, goniec G5, tutaj, goniec H6, tutaj, 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 tutaj. I to jest po prostu zbyt duża przewaga, także Aleksiej Swiatin stwierdził, wystarczy. I po tym ruchu po prostu się poddał. Bardzo ładne poświęcenie ze strony Tala. No i Tal był giga szefem. I trzecia partia, która wydaje mi się jest nie mniej ciekawa. Tutaj Michał Tal grał czarnymi i też chciałem wybrać taką partię, żeby wam pokazać, że on czarnymi również umie sobie zagrać dobry ruch, czy właściwie dobrą partię. Oczywiście jako zadymiarz grał królewsko-indyjską. D6, F3, tu, tu. No i gdy przeciwnik ma silne centrum, to chcemy to od razu zaatakować. Więc Tal zdecydował się zagrać C5, goniec E3, skoczek D7, hetman D2. A6, będziemy chcieli atakować tutaj przez B6, bo przeciwnik prawdopodobnie zrobi długą roszadę. Więc tutaj hetman A5, król B1, B5 i teraz zostało zagrane skoczek D5. I zauważcie, możemy tutaj zbić tego skoczka, ale wtedy stracimy hetmana, a jak zbijemy tutaj, to przeciwnik tutaj zbije tu i dopiero wtedy odbije sobie, przez co stracilibyśmy pionka, więc to wyglądało na najzwyczajniej w świecie podstawkę Michała Tala. Wydawało się, że on po prostu tego nie widział. No i jak sądzicie, faktycznie tego nie widział, czy miał tutaj coś przygotowanego? Dokładnie tak. Mógł to po prostu zbić. I teraz okazuje się, że po biciu jest łubu-dubu tu, tu i tu. To znaczy, najpierw zatrzymam się przy tej pozycji. Czarne mają gońca i skoczka i pionka w zamian za hetmana. I na pierwszy rzut oka to jest 3 plus 3 plus 1 to jest 7. Hetman waży trochę więcej, więc wydaje się, że tutaj w ogóle Tal jest do tyłu z materiałem. Natomiast prawda jest taka, że dzięki temu, że wszystkie jego figury będą prędzej czy później brały udział w grze, ten goniec będzie giga szefem, ten skoczek już jest giga szefem, te figury zaraz tutaj sobie będą mogły wejść i tak dalej, i tak dalej. Ten skoczek wejdzie tu, pozycja zaraz się otworzy, no to białe tutaj mają bardzo duże problemy. I tak jak widzieliście przed chwilą, tutaj przeciwnik zdecydował się po prostu zbić na C4, czyli oddać trochę materiału w zamian za to, żeby była stabilizacja. Tutaj nastąpiło potem skoczek C1, żeby otworzyć tego gońca i tak dalej, i tak dalej. Komputer tutaj mówi, że w tym momencie, gdyby białe po prostu utrzymały się, zagrały hetman E1 i nie wiem, po jakimś takim ruchu po prostu zaczęły grać jakieś rzeczy, no to mogłaby ta partia wyglądać zupełnie inaczej. Natomiast tutaj nastąpiła wieża C4, ok, i w tym momencie czarne mają wieżę i gońca i pionka w zamian za hetmana i to już jest tak około równowagi. Skoczek C1, gdzie jest otwarta linia? Dokładnie tak, na B8. Więc nastąpiła wieża B8, ta wieża tutaj jest bardzo silna i strzela. I teraz po takim ruchu na przykład dostajemy mata, bo tutaj goniec strzela, więc wystarczy zagrać tak i po prostu nie ma obrony przed matem. Więc nastąpiło goniec C4, skoczek B6, zauważcie, cały czas można tego gońca bić, ale to nie jest tak, że jak możecie go bić, no to już musicie to robić od razu. Tutaj Tal zdecydował się poprawić swoją figurę i dopiero jak ten goniec wrócił, nastąpiło goniec D4. Co było? Całkiem spoko. Teraz ten goniec strzela na obie strony. Drugi goniec, pomimo tego, że nie został jeszcze wyprowadzony, to też sobie strzela. On potem pójdzie na D7. Goniec G7. Skoczek E2, białe drastycznie próbują się w jakiś sposób bronić, natomiast tutaj nie ma już co z nich zbierać. Pomimo tego, że białe mają przewagę materialną, to nie ma co z nich zbierać. Dlaczego? Ponieważ ten atak będzie zabójczy. Jedyną figurą, która nam tutaj przeszkadza, żeby atakować, jest ten goniec. Więc co robi Tal? Gra C3. Goniec C2, no i teraz dalej chcemy otworzyć tę pozycję tego króla. Więc zostało zagrane C3. I teraz się okazuje, że jak przeciwnik zbije, no to po skoczek C4 po prostu przegrywa partię, bo są w pewnym sensie widełki. Po czymś takim tutaj, tym skoczkiem można zbić. Ten hetman znowu musi gdzieś odejść, nawet ciężko mi powiedzieć gdzie. Tutaj, no i partia jest po prostu przegrana. Tego materiału jest zbyt dużo.
Więc tutaj przeciwnik po tym ruchu nie bił tego. Nie bił tego ani skoczkiem, ani tym bardziej pionkiem, bo wtedy od razu traci hetmana, ani hetmanem, bo wtedy też podstawiłby hetmana. Nastąpiło hetman d3, łubu dubu. Ten goniec tutaj potężnie broni tego pionka, co jest bardzo, bardzo spoko. Skoczek d4. Czy bijemy tego skoczka, drodzy widzowie? Oczywiście nie. Nie chcemy pozbywać się naszego giga szefa. Lepiej wprowadzić kolejną figurę do gry, czyli goniec d7. I może wam się wydawać, że przecież to taki bez sensu ruch, no bo w jaki sposób ten goniec jest wprowadzony. Ale to ma sens. To znaczy ten goniec kontroluje to pole. Bardzo możliwe, że w przyszłości to nam się przyda. Tutaj znowu ta figura jest w grze, ta figura jest w grze, ta figura jest w grze, ta figura jest w grze. Ten pionek nawet jest w grze. Ta figura nic nie robi. Wieża c8. Goniec b3. Teraz skoczek a4. I zauważcie, że teraz grozimy skoczek c3 i nie ma przed tym żadnej obrony. Jeżeli białe spróbowałyby zagrać tu, to dostaną tak. Hetman odejdzie, nastąpi bicie i znowu te widełki grożą. Także tutaj pozycja się po prostu sypie. Białe zdecydowały się zbić. Zagrać skoczek b3, czyli liczą, że jak tak zrobią, to będzie wszystko w porządku. No ale przeciwko talowi taka obrona bardzo często po prostu nie działa. Więc nastąpiło wieża c3, hetman bije a6, tal podstawił pionka, a tak serio to nie. Widział, że można to stracić, ponieważ teraz wchodzi łubu dubu. I też taki bardzo ciekawy ruch. Jak ja bym miał tę pozycję, to pewnie bym zagrał tak i pozycja dalej jest lepsza, no ale wiecie. Natomiast tal tutaj znalazł najlepszą kontynuację, a mianowicie teraz ta wieża niewiele robi, atakuje tylko tego pionka. Tutaj jest słabe pole, więc dublujemy się na linii C. I po hetman A3 bardzo ładne wykończenie, ponieważ łubu dubu, król A2, dorabiamy hetmana i jest mat. Dlatego też po ruchu wieża bije C1, przeciwnik, czyli Bobotsow, się po prostu podbił. Także tak, w taki sposób Michał Tal orał swoich oponentów. No, był gigakoksem, potrafił naprawdę z niczego poświęcić figurę, czy poświęcić hetmana i po prostu wygrać partię. Także tak to wyglądało. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę, że zostawicie serduszko. Nie, serduszek się nie zostawia na YouTubie. Że zostawicie to wszystko, co powinniście zostawiać. Tymczasem ja lecę, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia. Pa, pa.